Witam państwa ponownie. Rozpoczynamy przegląd najlepszego, największego, najbardziej opiniotwórczego portalu internetowego polskich konserwatystów, portalu w polityce.pl. Moim gościem jest Adam Stankiewicz, dziennikarz portalu. Dzień, Dzień dobry. dobry. Adamie, no właśnie, no co się dzieje, co dziś, jak to się mawia w internetowej gwarze ŻRE? No na jedynce naszego portalu mm -hmm. Krzysztof Szczerski szef gabinetu prezydenta który skomentował no dość szokujące słowa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska on mówił w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego między innymi o tym że jego zdaniem polski rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej a nie ją reformować mimo to że że rząd wielokrotnie mówił że Ostatnią że, rzeczą, którą zrobi, to tak poleksyt. Ostatnia rzecz, którą mówimy to, to, to Poleksit. No i właśnie szef gabinetu prezydenta skomentował, że to są szkandaliczne słowa. Takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. No, szef Rady Europejskiej powinien jednak być bezstronny i nie wypowiadać się o sytuacji w poszczególnych krajach. Mnie Adam w zaszokowało w tym wywiadzie, jeśli możemy na, do tego wywiadu w rzekomo katolickim tygodniku powszechnym, że możemy do niego wrócić. Tam jeszcze zaszokowała mnie ta kwestia, w której Donald Tusk sugeruje, bądź momentami wręcz wprost twierdzi, że Polska no, wykonuje jakiś plan Kremla, czy polska polityka jest zbliżona, Kremla do Kremla. Nie szokujecie, że polityk, który zblatowany był z Rosją przez 8 lat rządów nagle jest taki antykremlowski i antyrosyjski, czy to po prostu gra polityczna, jak sądzisz? No rzeczywiście widać już nie po raz pierwszy, że Donald gra politycznie. Pamiętamy wcześniej ten tweet o alarmie też mm -hmm. zrównywał tutaj polskie działania do, do polityki Kremla. No jest to skandaliczne i nie powinno mieć miejsca. No, no, szef Rady Europejskiej powinien być bezstronny. Tak. Warto tu zauważyć, że nawet przewodniczący Komisji Europejskiej wypowiada się bardziej pojednawczo w stosunku do Polski niż. Polak Donald Tusk To ciekawe, o ile Polak. Drodzy Państwo, dalej, co jeszcze? Bo nie milknął echa kwestii związanych z tą z tym blamarzem platformy obywatelskiej nowoczesnej w związku z tym dziwacznym tworem, jakim jest projekt Ratujmy Kobiety 2017. No, co się, co się tam dzieje? Po, 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 ty, ty wiesz dobrze, jak tam buzuje w środku, co się tam wyprawia. Jesteś autorem również kilku wywiadów. Wywiadów, wczoraj chociażby z posłami opozycji. Co, co na portalu? O, o czym o czym dzisiaj w, w, w tym kontekście piszą No rzeczywiście, trudno się połapać w tym, co się dzieje. Można było się trudno połapać, bo, bo wczoraj doszło do takiej swoistej jakiejś nocy długich noży w opozycji. Niektórzy mówią żywych trupów, no ale no, rzeczywiście mogą to być zbyt tak, tak. mocne słowa. Jedni posłowie są wyrzucani, inni sami się zawieszają. No trudno zrozumieć, o co tu chodzi rzeczywiście w, dla, dla wielu osób. No i mamy kontynuację tego, i na pewno będziemy to śledzić. Okazuje się, są nieoficjalne informacje, że trzech posłów z nowoczesnej już przed tym głosowaniem, na dużo przed nim zadeklarowało, że nie będzie popierać skierowania tego projektu liberalizującego prawo mm -hmm. aborcyjne do. Komisji i co więcej, mieli oni dostać zgodę od władz nowoczesnej, aby po prostu, znaczy, dostali takie zalecenia aby jeżeli już tak mają zrobić, to po prostu nie pojawili się na tym głosowaniu. Ale zaraz, zaraz. Ja widziałem wczoraj konferencję prasową Katarzyny Lubnauer, która mówiła milionom Polaków, również widzą telewizji w Polsce.pl, że ona jest. Kurzona, ona jest zła, ona uważa, że stało się coś złego, że ona niczym nie wiedziała, że nie miała pojęcia. Obok niej występowała e, posłanka Gasiuk Pichowicz, która jest przecież szefową klubu e, nowoczesnej, jeszcze klubu, bo jak tak dalej pójdzie, to za dwa, trzy tygodnie zostanie ogryzek i koło poselskie. Ale e, do czego zmierzam? E, może to jest po prostu jakaś jedna wielka ściema, przynajmniej te doniesienia, o których czytam teraz w portalu, a e, których autorstwem jest Radio RMF FM, e, z kolei no to może rzeczywiście jest coś coś nie tak może no, ktoś tu kłamie po prostu no. no rzeczywiście trudno się połapać o co chodzi w tej narracji w tym tekście dziennikarze właśnie nadmieniają że po prostu zarząd nowoczesny się tutaj przeliczył i, i zaskoczył się tym że aż Łącznie 11 posłów, bo jeszcze jeden się wstrzymał od głosu, nie poparło tego projektu, a miało tylko trzech. No ale no właśnie, jeżeli tak było rzeczywiście, że ta trójka dostała zgodę na niegłosowanie, no to można powiedzieć, że nowoczesna sama sobie bić na siebie ukręciła. Czytam jeszcze w portalu ważny materiał, to na tak zwanych wydarzeniach naszych fatalna. Opozycja nerwowo szuka wyjścia z sytuacji Lubnauer mówi: Mamy własny projekt dotyczący aborcji, nie tak skrajny jak Ratujmy Kobiety 2017 o co tu chodzi, no przecież to był dobry projekt ten według oczywiście nowoczesnej, przynajmniej tego co mówi oficjalne władze klubu i partii a tymczasem to co jeszcze będzie jeden No właśnie. Może ty coś rozumiesz bo ty częściej rozmawiasz z posłami, nowoczesnej platformy to, to może ty to rozumiesz no? no jest to dość zaskakujące przy okazji z tego z tej wypowiedzi dowiadujemy się, że tamten projekt był skrajny właśnie więc więc nie, nie wiem na czym ma polegać mniej skrajny a jednak liberalizujący to to prawo ale aby. to jest ten projekt przygotowywany przez te środowiska z którymi tak lubi, lub, lubiła, um, kolaborować wierchuszka posłanek nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, czarne protesty oznaczanie się na Instagramach Facebooku Twitterze, um, hmm. O co tu chodzi? To nie wiem. No, trzeba zapytać lewicowych wyborców, czy, czy wiedzą o co tu chodzi? Moim hmm. zdaniem jednak nie. Ważna kwestia, widzę też w portalu. Tu z kolei marszałek Karczewski. Trzej posłowie wyrzuceni z PO dołączą do Zjednoczonej Prawicy. Pyta portal. Marszałek Senatu, jesteśmy otwarci na rozmowę, nie wykluczam tego. Ja tylko chcę dodać króciutko, że goszczący u nas w studiu dosłownie przed kilkunastoma minutami poseł Piotrowicz również nie powiedział nie dla ewentualnych przyszłych transferów posłów. Wyrzuconych przez schetynę posłów Platformy Obywatelskiej do pis -u. No właśnie, można myśleć o takim transferze. Tym bardziej, że cała ta trójka posłów przyznawała, że nie poparła tej ustawy ze względu na swoje przekonania, nie ukrywali mm -hmm. tego, więc jeżeli mają tutaj konserwatywne poglądy, to, to rzeczywiście można mówić o takim zbliżeniu ze Zjednoczoną Prawicą i być może dojdzie do takiego transferu. Jeszcze może dojść do tego, do tego może doprowadzić opozycja, że PIS będzie miało konstytucyjną większość jeszcze w tej kadencji. Jak to mawiają, drodzy Państwo, obyś żył w ciekawych czasach. Rzeczy, które nie wydawały nam się niemożliwe, stają się możliwe, stają się rzeczywistością. Moimi Państwa gościem był Adam Stankiewicz, dziennikarz publicysta portalu w Politycy.pl. Dziękujemy Dziękuję Adamie bardzo. za wizytę w studio. Ja Państwa zapraszam do portalu w Polityce.pl oraz przypominam na cyfrowy Polsat kanał 196 na YouTube'a, na Facebooka, na stronę w Polityce.pl również mamy okienko z naszym programem. Serdecznie zapraszam, a już za moment przegląd wydarzeń w Polsce.pl poprowadzi Magdalena Krzemińska. Zapraszam serdecznie po krótkiej przerwie.